Cześć wszystkim, z tej strony Rejów, to jest w pierwszym odcinku z gry World of Tanks. Na moim kanale zagram sobie wtedy, słuchajcie, i postanowiłem, że na moim kanale takie odcinki właśnie z World of Tanks się będą pojawiały co jakiś czas. Niedawno zacząłem sobie ogrywać ten tytuł prywatnie, więc postanowiłem, że skoro mam swój kanał, to też takie odcinki luźne, tu się z wami będę dzielił takimi swoimi potyczkami, akcjami różnego rodzaju, jak i również myślę, że tutaj fajnie to się może będzie oglądało. Z tego co widzę, bo to jest moje drugie konto, wiadomo, że na początku pierwszego odcinka trzeba troszeczkę popierdzielić, żeby się przywitać, powiedzieć o co chodzi i tak dalej, także słuchajcie, tutaj z tego co zauważyłem, szłem w kierunku polskim. Ja z World of Tanks jestem tak naprawdę od samego początku, pamiętam jak ta gra powstała, od samego początku nią grałem i w momencie kiedy ta gra przechodziła na silnik Core, ten taki fajny, nowy, który teraz możemy obserwować, podziwiać, wtedy pamiętam, że na ten tytuł, do tego tytułu weszłem na chyba 2-3-4 godzinki i odeszłem tego tytułu, odinstalowałem, bo wcześniej pamiętam, że chyba jakieś inne tytuły się u mnie pojawiły prywatnie, które moją ciekawość wzbudziły i w ten tytuł po prostu w te tytuły poszłem, zagrałem sobie, ogrywałem, także odstawiłem sobie ten tytuł troszeczkę na bok. No i teraz po tych paru tam latach, czy tam roku, dwóch, trzech chyba, od tego przysiadki nowy silnik, do tego tytułu wróciłem, no i postawiłem właśnie teraz sobie te odcinki wrzucać i nagrywać. Także słuchajcie, to jest chyba mój największy czołg, jaki zdobyłem. Mamy jedynkę, to był pierwszy czołg, jaki poszłem w tym kierunku. Tu mamy chyba drugi, trzeci, czwarty i piąty. Ja będę strasznie lamił, wybaczcie mi, jestem tutaj prograczem, jestem zwykłym niedzielnym graczem, który po prostu lubi sobie grać z ludźmi, więc tu się takimi odcinkami będę, myślę, że dzieje. Tu widzę, że mam konto premium, nie, tu mi konto chyba premium się wygasło, czy jakoś tak, konto standardowe, ulepsz. Dobra, słuchajcie, koniec tego gadania. Ja tutaj włączam pierwszą swoją rozgrywkę losową. No i widzimy się już sami grze, także mam nadzieję, że wam się fajnie będzie doglądało. No i wam życzę miłego oglądania. Dobra, no i słuchajcie, mamy oczekiwane graczy, gra się zaczyna. Akurat wybrało mi fajnie mapę zimową, jak klimatycznie, akurat mamy zimę za oknem, przynajmniej u mnie, także fajnie się zgrało. Słuchajcie, powiem wam, że silnik Core robi robotę. Powiem wam, że ta gra bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. Zupełnie inaczej ten tytuł zapamiętałem, to są w ogóle ostrzejsze tekstury, pamiętam, że tu jest użyta jakaś fizyka gąsienic, wody, zniszczenia i super to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie ta gra wygląda. No i mam nadzieję, że uda się wygrać pierwszą rozgrywkę, tylko że właśnie wada jest taka tutaj u mnie, że nie znam kompletnie map, przez co mogę naprawdę bardzo tragicznie lamić, ale myślę, że jak się jest początkującym graczem w World of Tanks, to najlepszą taktyką jest po prostu nie ustawiać się dupą do przeciwnika, gdzie po prostu nasz czołg i praktycznie chyba każdy czołg ma tam najsłabszy pancerz, tylko właśnie odwraca się do przeciwnika przodem, tam gdzie właśnie ten pancerz jest najtwardszy. Także dobra, lecimy tutaj za naszą drużyną, myślę, że chyba dobrze robię, ale powiem wam, kurde, jak ta gra ładnie wygląda, ja pierdzielę, tak, no kurde, tak, no nie mogę, ja będę tą grę podziwiać, zamiast grać, po prostu wtedy stanę w miejscu i moja drużyna będzie mnie zdawać. Dobra, skupmy się na grze, ja teraz się zamykam, trochę będę mniej gadał, ale chciałem tutaj po prostu kogoś strzelić, jakieś tutaj punkty ponabijać. Teraz tak, pikowanie, tak, prawo, lewo, czy tak, jak się tam nazywało, nie? No bo tu widzę, że on lekko wychylił. O, chałubice już tutaj walą. Chyba się tak one nazywały, nie? Tutaj lepiej się tak nie wychylać, bo mogę oberwać. Okej. Kurde, ale zeszło, ty. Dobra. O, 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 tam jakieś kamikadze, kurde, czekaj. Tego już nie ma, dobra, mamy pierwszego. Ta lampka, co tak wyskakuje na ekranie, to chyba ktoś daje mi znak, żebym się wycofał, nie? Mogę się mylić, ja nie pamiętam tego, jak to wyglądało. Muszę sobie to później sprawdzić w pomocy w grze, bo ktoś może zwać mi dać znać, nie wiem. Byłoby naprawdę bardzo miło. Dobra, tu widzę, ktoś od tyłu jedzie, ty. A to. Ja pier... ale mu koło leci. On już jest po nim, tak? Dobra, on zginął. Czyli mamy, patrzcie, dwóch już mamy zdjętych i cała nasza jakby ekipa żyje. Trzech. Ej, to się uda wygrać. A jeśli to uda zbyt szybko wygrać, to po prostu zrobię odcinek jeszcze drugi z jakiejś dodatkowej rozgrywki i tyle będzie, nie? Dobra, ten dostaje. Będzie mój? Czy chyba nie mój? Za daleko, o, o. Czekaj, czekaj. Rykoszet. Dobra, tego zdjęli. Tutaj czysto, tam czysto. Ale to zajebiście wygląda, ty. I ten w ogóle, ten śnieg, patrzcie, ten. W ogóle, tak, jeszcze jedna rzecz. Graficznie, grę mam oczywiście ustawioną na full ultra detalach, najbardziej tutaj możliwe, jakie są najwyższe. Także będzie co popodziwiać. Także będzie fajnie. Tu, o, tu widzę, że już większa ekipa się przy punkcie zebrała. Więc tutaj może być troszeczkę ciężej. Okej, tutaj widzę, że jest jakiś cięższy czołg. On tu gdzieś wychylił? Nie,
Czekaj. Tragedia. Ty. Ale tutaj nasza drużyna ich ładnie doi. A ja nikogo nie mogę zastrzelić, ty. Taka łajza przyszła jakimś takim złomem swoim pierwszym i próbuje zgrywać twardziela. Wychodzi tu z tego. W sumie tragedia. Dobra, to widzę, że jakiś jeden jest. Może zdobycie tutaj jakiś punkt. O, ja tu mam te zęby śmierci, tak? To się jakoś tak nazywało? Czy te zęby smoka? Kurde, dobra, został. Okej, okay. Tu mamy punkt wroga. Tam ktoś wali, tam ktoś jest chyba. Tu mamy o dwóch przeciwników. Może tutaj jakoś pomogę mojemu, co? Opatrz to. Dobra, komuś zadałem obrażenia, tu ich dostaję w dupę. Więc ja się tutaj wolę wychylić. Ty, ja dzisiaj po prostu, dzisiaj po tej mapie sobie po prostu pojeżdżę tym czołgiem i nikogo nie uszczelę, na to wygląda. Dobra. Ale może też tak być, nie? Przynajmniej zabawnie jest. Dobra, o nie. To się tutaj schowę za wrogim czołgiem. Tam tu się chyba jest, co? O tak o. Albo nie. Wjedziemy na punkt wroga i zaczniemy przejmować po prostu punkt wroga, nie? O tak. Tylko gdzie jest ten czołg, nie? Co my tutaj... A tam gdzieś wali, ty. Co tu się dzieje? Zaraz ginę. Ej, no bez jaj. Broń mnie. No i ciul. Ale powiem wam tak, może sobie jeszcze popodziwiać rozgrywkę to innych graczy, bo widzę, że wygramy. Punkt przejmujemy, tak, wygramy. Mamy przewagę w zdobywaniu punktu, a tam się ukrywicie, jednak tam dobrze oddałem ogień w tym kierunku. Także ja leżę, trudno się mówi, raczej nie oczekiwałem, że będzie inaczej. Z takim czołgiem, z takim asortymentem i z takimi umiejętnościami, jakie ja mam. Teraz tak, tu widzę, że jeden taki ma jakiś radziecki czołg, tak? Którego tutaj jedzie dojechać. Ale wygraliśmy! No to słuchaj. Zwycięstwo mamy. Udało się wygrać pierwszą rozgrywkę, mimo że przegrałem, mimo że zginąłem. To i tak fajnie poszło. Słuchajcie, mamy 5 nagrywania. Raczej to jest zbyt mały odcinek by był. Także słuchajcie, biorę sobie teraz, klikam przy was drugi odcinek. Tym samym czołgiem sobie zagramy na innej mapie. Klikam mapę losową. No i widzimy się już w samej grze. Dobra. To teraz patrzcie, mamy dla kontrastu taką mapę bardziej słoneczną. Teraz wcześniej była mapa zimowa, teraz mam patrzcie jaką. Boże, jak ta grała nie wygląda, zobaczcie. Ta ostrość tekstur, ta grafika, ta ruszająca się trawa, ta jakość czołgów. Ale to ładnie wygląda, ty. Kurde, to jest tak ładnie zrobione. Tylko teraz tak, ta mapa jest przepiękna. To jest chyba, co to jest, Wenecja, Grecja, co to jest w ogóle. Ale bardzo ładnie wygląda, dobra. To lecimy. Udało się wygrać pierwszą mapę, pierwszą rozgrywkę, to może teraz uda się przegrać, albo też wygrać, zobaczymy. Do boju. To teraz tak, tam mam punkt nasz, a tam jest wroga. To ja może zrobię inaczej, może pójdziemy w kierunku obrony, co? Raczej nie ma co się chyba brać za atak, skoro ja mam umiejętności tragiczne i mierne, a obrona może mi lepiej pójść. Widzę, że mniej idzie naszej drużyny na obronę. No teraz pytanie, gdzie się ustawić? Gdzie jest najlepsza pozycja takiego złamasa jak ja? Może tutaj? Tago? Może mnie nikt nie zauważy. Tu miałem taki punkt widokowy między, widzicie? Między tutaj tymi krzaczorami. Jak ktoś się pojawi na radarze, to mogę go fajnie zdjąć. Dobra, tam widzę, że atakują. Tam już walą. Jakby ostrzegawcze. O. A tutaj, o ja pierdziele. Tutaj już sadzą. A tam gdzie jedzie, ty? Może go w ruchu ubije, co? Tylko chyba jak ja się oddam strzał, to chyba się upublicznie, tak? 10. Coś tam dostał w dupę, ale z mojego działa to raczej tylko go posmyrało. Tam jest punkt, tam atakują. Ale jaja. Okej. Okay. Wrogi przeciwnik, widzę jeden. Zdech, drugi już też ginie. Dlatego się dobrze gra. A ja chyba znowu sobie po tej mapie pojeżdżę. Gąsienicę sobie przetestuję, zamiast tutaj jakieś tutaj działa swojego używać. Dobra, to lecimy sobie tędy. Tutaj nikt na otwarty teren nie leci, nie? Nie. Nie ryzykujmy raczej utraty maszyn. Może pojadę sobie tamtędy, co? Za nimi.
Kurde, ale to słońce, te refleksy świetlne. No naprawdę powiem wam, jakby wyłączyć HUD w grze, ten dookoła, tak oddalić kamerę na czołg, fotorealizm, autentycznie. Może gadam bzdury, ale z mojej perspektywy, z moimi oczami to tak wygląda. Chyba tu widzę, że te moździerze, chałubice, czy jak to się to nazywa, tutaj walą. O, dawaj, uziemili go. Dostał. Z mojego działa. Dobra, nie żyje. Cała załoga poszła, tam jest jakiś typ jest. Może wychyli, co? To jakiś drugi... O nie. Tu się dupo nie będę wychylał. Może troszeczkę bokiem. Tak na ukos, żeby jakiś koszt może lepszy był. O, ty. A to dziad. Tu dwóch jest takich wcelowanych. Dobra, tego, na tego poluję. Ten, co sam tutaj wychyla. Dobra. Dostał. Zawsze coś tam odjąłem, nie? Zawsze tych tam punktów lekko mniej. Tutaj pamiętam, że był jakiś klawisz, gdzie mogłem sobie tę kamerę, swoją jakby działo, zablokować na przeciwniku. No, z tego co pamiętam, to był chyba szybko przy zmyszki, ale klikami on nie działa, także... Pewnie to sobie zmienili. Za słabo to wchodzi. Co, nie możemy? Aha, dobra. Tu jest taka trochę wymiana ognia, ale... O, tego zablokowali! O, w dupę! A nie, dobra, on się naprawił. Tutaj pamiętam też, że jakieś zestawy naprawcze były w World of Tanksie, że można się było naprawić chyba w czasie jakiegoś tam czegoś. Czy to chyba było w War Thunderze? Już się te gry dwie mylą całkowicie. No, to niech wychyli. Wychyli do mnie? Ja się nie ruszam. Jak wychyli, to jest mój. Tamten to coś tak jakby pikuje trochę. Okej. Jasna dupa. No, blisko. Dostał. Okej. Dobra, ten dał gruza tutaj w ziemię. Teraz będzie mój. Jak tutaj wychyli, to tak jeszcze chyba dwa celne strzały, albo trzy góra i może będzie zdjęty. Ej, o tu wychyla drugi, kolejny. O, w dupę. Za bardzo poszło do góry. Dobra. Szybko poszło, także widzę, że w drugiej swojej rozgrywce zostałem szybciej zdjęty niż chciałem, ale słuchajcie, moja drużyna może to wygrać. Także tu patrzcie, cała nasza ekipa tutaj w tym punkcie została zdjęta oprócz tego drugiego u góry. Jednego. Popatrzmy sobie na innych. Ale powiem wam, że naprawdę fajnie jest tą grę pograć, tylko że najgorsze jest to, że wiecie, jak ktoś lami, ktoś nie umie za bardzo w tą grę grać, to po prostu jest skazany taką troszkę krytykę ze strony tych bardziej profesjonalnych, lepszych graczy o wiele, bo ode mnie jest graczy o niebo dużo, którzy grają po prostu w tytuł lepiej. Ja tutaj mogę naprawdę strasznie tą swoją rozrywkę pokazywać, ale myślę, że taka perspektywa też takiego gracza, można powiedzieć, początkującego, wracającego na nowo tego tytułu, będzie też po prostu fajna do obejrzenia. I zawsze jakieś cenne oczywiście rady, komentarze chętnie przyjmę od was, jakieś tam rady, czy to krytyczne, czy pozytywne, także możecie tutaj śmiało pisać. I teraz tak, widzę, że mamy rozgrywkę wygraną, patrzcie jak mamy przewagę, 5 do 10, tak się to chyba czyta, nie? Tutaj wygrywamy, tu mamy, patrzcie jak działo, ukryte tutaj między tym. Kurde, jak to ładnie wygląda. Ten taki pył, brud, nie? Tu mamy jakiś niemiecki czołg, tu mamy, to jest chyba USA, nie? Chyba tak, takie działo, chałubica, czy... To się chyba chałubica nazywało, nie? Takie czołgi, co tak waliły do góry. Pewnie głupotę gadam, tu mamy jakiś radziecki czołg z naklejką, ktoś sobie kupił, albo dostał za darmo. Ten tutaj widzę, breakdance próbuje robić. Co tu mam dalej? Tu widzę, że już punkt atakują przeciwnika, ale zostało tylko dwóch, ty, dobra. Tę rundę mam wygraną, mamy 6 nagrywania, to słuchajcie, odcinek oczywiście będzie krótszy.
Nie będzie to raczej odcinek taki po 20-30 minut. Myślę, że takie odcinki dłuższe po 20-30 minut pojawią się później, po pewnych tam mniejszych rozgrywkach. No i może w przyszłości jakieś tam rankedy, tak? Rozgrywki rankingowe, może jakieś rozgrywki turniejowe. Na razie sobie rozgrywam rozgrywki takie luźne, losowe, zwykłe, podstawowe. Gdzie można się bardziej do tej rozgrywki przyzwyczaić, nauczyć się, ogarnąć, tak? Ta psychika się dostosowuje do tego sposobu ogrywania tego tytułu, także myślę, że sam początek, takie 5 rozgrywek luźnych będą jak znalazł. Tutaj widzę, że obserwują ten punkt. Jeden gdzieś się ukrył, patrzcie, mogłem go znaleźć. Szukałem dziada, ale punkt już przejmowany przez naszych, także fajnie, że te pierwsze rozgrywki, dwie, zostały wygrane. Tylko dlaczego, kurde, ja musiałem tak szybko zginąć dzisiaj, to chylipa. Tu jest o, tam jest... Tutaj widzę, że ktoś daje takie strzały jakby ostrzegawcze. Tutaj ja, kurde, biedny, patrzcie, jakie dymie. Dobra, parę jeszcze tylko sekund. I mamy... O, i udało się, patrzcie, wygrać, zwycięstwo. Także słuchajcie, chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że takie odcinki luźne z World of Tanks się fajnie przyjmą, może się to będzie fajnie oglądało, że tutaj wysłuchacie mojego mocnania, pierdolenia i będzie dobrze. Tak, słuchajcie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego, no i cześć.